Witam wszystkich serdecznie, to Polka w Niemczech. Dzisiaj poczytamy, co na pierwszych stronach słychać w niemieckich gazetach. Zostańcie ze mną. W czwartek dostałam gazetkę. Oto taką. To jest Wochenzeitung Landkreis Reutlingen. I teraz przeczytamy, co słychać na pierwszej stronie. Przekręcam kamerę i zabieramy się do czytania. Także słuchajcie, od razu tytuł. Immer mehr COVID-Patienten i coraz więcej pacjentów na COVID jest. I teraz od razu nam się tutaj rzuca, że 2,5 tygodnia temu lekarze z kliniki okręgowej Reutlingen leczyli około 10 do 15 pacjentów z zakażeniem COVID. Jednak w zeszły piątek było ich już ponad 55 i obecnie walczą o to, żeby zapewnić po prostu leczenie tym wszystkim osobom chorym. Teraz to, że liczba pacjentów znacząco wzrosła w tak krótkim czasie, stanowi ogromne wyzwanie. Widzicie? I co teraz się stało? Od zeszłego tygodnia, od zeszłego piątku, wszystkie operacje planowe, to jest operacje, które nie są obowiązkowe, zostają przełożone. Czas odwiedzin również zostaje ograniczony. I tu jest też to tym spowodowane, że na dzień dzisiejszy wiele pracowników obecnie przebywa na zwolnieniach lekarskich, bo też są chorzy na koronę. Także tutaj jeszcze Wam pokażę, na końcu jest taki apel właśnie do ludności, żeby stosowali jednak ograniczenia w kontaktach z innymi osobami, żeby redukowali te kontakty, żeby maski zakładali. W momencie, kiedy idą właśnie na zakupy, to żeby tą maskę założyć. I mówią, że tu nie chodzi o to, że całkowicie tych przypadków się pozbędziemy, korony, ale żeby je spłaszczyć, czyli żeby po prostu ich było zdecydowanie mniej niż obecnie gwałtownie te przypadki wzrosły. Także pierwsza strona i informacje na temat COVID. I teraz co tutaj jest drugie? Hilf Telefon für Bürger. I teraz tutaj jest taki telefon, który pomoc dla mieszkańców. I chodzi tutaj o wzrost energetycznych cen. I ludzie mają teraz właśnie, boją się tych wzrostów, bo jest też wysoka inflacja. I boją się, że nie poradzą sobie w płaceniu rachunków i chcieliby uzyskać jakieś informacje na temat finansowej pomocy. I tutaj są podane, słuchajcie, telefony, żeby zadzwonić i się dowiedzieć, czy jest możliwość otrzymać takie tutaj Wohngeld, czyli na pieniądze właśnie na obniżenie tych kosztów. Także na pierwszej stronie mamy COVID i energię oczywiście. I teraz co tutaj dalej? No tutaj to już wiadomo, reklamy. I tutaj są reklamy. Teraz zobaczymy jeszcze drugą stronę gazety. No i słuchajcie, przeszłam teraz do strony, gdzie są ogłoszenia o pracę. I teraz pierwsze nam się rzuca tutaj asystentka stomatologiczna. Pierwsze ogłoszenie na asystentkę stomatologiczną. Także oferują pracę w zgranym zespole, w całym spektrum stomatologii z możliwością indywidualnego szkolenia. Także tutaj jest podany też telefon, można dzwonić i albo napisać na e-mail, przysłać CV i starać się o pracę. Tutaj jest na kierowcę
podane są na jakie kategorie prawo jazdy jest potrzebne, do jakiego transportu, że od 3,2 tony do 7,4 tony i to jest jakaś lodówka, jakiś Kultransporten. Aha, tu jest Milchprüfung Baden-Württemberg. Także potrzebują też kierowcę. Tutaj potrzebują sprzedawcę do sklepu sportowego. Tu na dział Sportschuhe, czyli jakieś obuwie. Intersport Profimarkt. Także też można składać swoje CV. I tutaj jest pokazane, na jaki adres. I dużo jest w ogóle do sprzątania potrzebnych osób. Reinigungskräfte. I tutaj na przykład jest Metzingen, Bad Urach. Można składać. Telefon jest też podany. Tutaj z kolei poszukują też Reinigungskraft, czyli też do sprzątania. I też jest podany do Reutlingen tutaj. Jest podane. Aha, i tutaj jest nawet podana stawka, czyli 12 euro za sztundę. I tu jest 4, czyli 12 euro za godzinę i 4 godziny na tydzień. Tutaj można wolontariat jakiś robić. Też tutaj szukają do wolontariuszy. No. I to by było tyle ogłoszeń o pracę. No i słuchajcie, jeszcze tutaj rzucił się taki tytuł w oczy. Busreisen. Reisen öffnet die Herzen. Podróż otwiera serca. I tutaj jest właśnie napisane, że podróż autobusem jest idealna, aby pożegnać się z minionym rokiem i spokojnie rozpocząć nowy rok. I teraz na zewnątrz powietrze jest czyste, oczywiście zimne, jezioro jest zmarznięte, ale w autokarze wiadomo jest ciepło i przyjemnie. I każdy, kto zdecyduje się na zimową wycieczkę autokarową pod koniec roku zafunduje sobie coś wyjątkowego, niezależnie od tego, czy podróżuje samotnie, czy we dwoje. I teraz tutaj też jest powiedziane, że w okresie od Adwentu do Nowego Roku regionalne firmy autokarowe ponownie przygotowały dla swoich klientów urozmaicone programy po całych Niemczech. I niezależnie jest od tego, czy chce się odwiedzić jakiś specjalny jarmark, czy też nie, to można właśnie z przewodnikiem po mieście zwiedzać. I teraz tutaj też jest właśnie, co byś powiedział na taką wycieczkę na jeden z wielu jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech. Także można sobie pozwolić na Reisen, czyli na podróż autobusem. Też jakieś rozwiązanie. No i tu teraz jeszcze oni tak zachęcają, że oczywiście możesz sobie usiąść wygodnie, porozmawiać sobie właśnie z towarzyszami w podróży albo poczytać sobie książkę, patrzeć sobie na widoki i nie musisz się martwić o szukanie do parkowania miejsca, no bo oczywiście nie jedziesz samochodem, a jedziesz sobie autobusem. No, także tym pięknym akcentem kończymy. Reisen öffnet die Herzen, czyli podróż otwiera serca. I tym akcentem kończę dzisiejszy przegląd gazet. No i teraz jeszcze raz ja, z tej strony, Polka w Niemczech. Dzisiaj było tak nietypowo, poczytaliśmy sobie trochę gazety i tak pomyślałam sobie, że piątki bądź w soboty taki krótki przegląd pierwszej strony plus jeszcze ogłoszenia o pracę będę Wam przedstawiała. No i zobaczymy, czy będzie się Wam podobało, czy nie. Oczywiście napiszcie w komentarzach, czy jesteście zainteresowani i czy podoba Wam się taka forma przeglądu niemieckiej gazety. Oczywiście darmowej niemieckiej gazety.
A teraz już się żegnam i zapraszam na kolejny filmik. Cześć!